Viareggia, w języku polskim Droga Królewska, była ważną średniowieczną drogą handlową i wojskową. Jednocześnie było to najdłuższe połączenie w Europie między Kijowem a Santiago de Compostela w Hiszpanii. Dzisiaj Viareggia jest uważana za symbol zjednoczenia Europy i została uhonorowana w 2006 roku jako wielki szlak kulturowy Rady Europejskiej. Po pielgrzymkach na hiszpańskich drogach Świętego Jakuba postanowiłem tym razem pojechać rowerem szlakiem Viareggia z Frankfurtu do Krakowa. Wyczyszczony, napakowany i odpowiednio oznakowany rower czekał gotowy do jazdy. Trasę rozpocząłem w moim rodzinnym mieście Oppenheim. Na drugą stronę Renu przedostałem się za pomocą promu. Halo. Cześć! Zaczęliśmy. Jedziemy sobie do Krakowa. I ja też. 1200 kilometrów przede mną. Tylko 15 przejechanych. Więc jeszcze daleka droga. Ale mam nadzieję, że podołam. I za około 20 dni, może niecałe 20, będę prawdopodobnie w Krakowie. Obok zabytkowego budynku Starego Młyna mijamy drogę krajową 486. Dalej jedziemy alejami Starego Młyna przez las w kierunku znanego tutaj zachodniego pasa startowego frankfurckiego lotniska. Przed laty, podczas rozbudowy lotniska, bawiono się w tych pięknych lasach w gonitwy z policją o ich ochronę. Frankfurt nad Menem jest finansową metropolią Niemiec. Miasto zdominowane jest przez banki i budynki komercyjne. Kultura, tutaj Pauluskirche, dyskretnie ukryta za drapaczami chmur. Tylko frankfurcka katedra może nadal konkurować z wieżami bankowymi. Taka rywalizacja nie przeszkadza pasącym się tutaj gąskom, dopóki w Menie wody nie brakuje.
Europejski Bank Centralny stoi trochę na uboczu. Ja bym chciał pyszałkowato powiedzieć: spójrzcie i podziwiajcie mnie. Ja jestem tu królem pieniądza. Frankfurt poza mną. To Hanau jeszcze 20 km i przy tej pięknej pogodzie przyjemnie jest podziwiać przyrodę. Jesteśmy u celu pierwszego etapu w Hanau, mieście, gdzie urodzili się bracia Grimm, znani z pięknych opowieści bajkowych. Halo. Witam. Drugi dzień, 15 maja. Jestem w drodze do Fuldy. Według nawigacji Komoot 87 km. Ostatni odcinek raczej trudny, ale pogoda do tej pory bardzo dobra. Nastrój także, więc pędzimy. To była autostrada 66, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden. Jestem na R3, ścieżce rowerowej do Fuldy, co jest znacznie przyjemniejsze.
Do biskupiego miasta Fulda dotarłem na wieczorne dzwonienie Anioł Pański. Hi. Guten Morgen. Dzień dobry. Regenkleidung ist... Zapowiada się na deszcz i stąd odzienie przeciwdeszczowe. Trzeci dzień od Fuldy do Philippsthal i Facha, czyli do byłej granicy niemiecko-niemieckiej. Około 50 km drogi. I jeśli nie będzie zbyt dużo padać, jest to krótki skok. Do zobaczenia. Klasztor i kościół klasztorny pod wezwanie świętego Bonifacego jest duchownym centrum oblatów Matki Boskiej w Hunfeld, wspólnoty religijnej Kościoła katolickiego. Cześć! I rozpadało się. Pogórze Rhön w deszczu. Zapowiadana pogoda sprawdza się. Nie pada co prawda mocno, ale stale. I ta droga wcale nie jest taka łatwa, trochę wyczerpująca, pagórkowata, w górę i w dół, a podjazdy ciągną się, więc walczymy. Miasta partnerskie Philippsthal w Hesji i Facha w Thuringii symbolizują mostem jedności zjednoczenie Niemiec.
Halo. Witam. Czwarty dzień w drodze do Eisenach. Bin bis jetzt gefahren am Wehratal. Do tej pory jechałem doliną Wery nad rzeką Wera, dawną granicą między dwoma niemieckimi krajami. Przed chwilą spotkałem starszego pana, który opowiadał mi o historii budowy umocnień granicznych, a przede wszystkim muru granicznego w 1961 roku. Jako 13-letni chłopak był naocznym świadkiem podziału jego wioski. Było to dla niego i dla mnie bardzo wzruszająca opowieść. Podczas moich wcześniejszych podróży tranzytowych przez dawne NRD w kierunku Śląska była gmina Herleshausen ostatnim miejscem przed wewnętrzną granicą niemiecką. Teraz mogę to miejsce przejechać rowerem. W ten sposób wracam pamięcią do tych czasów. Tutaj przebiega tak zwany zielony pas Niemiec, były pas śmierci na wewnętrznej granicy niemieckiej. Znajomy widok z dawniejszych czasów. Halo? Jakieś ciemne typy snują się z żółtymi workami po ulicach Eisenachu. Ach, rozumiem. To uczestnicy jutrzejszego Rennsteig maratonu w Eisenach. A więc zwycięstwa życzę, towarzysze niedoli. Cześć! Dziś sobota, 18 maja i słońce. Znacznie cieplej niż kilka ostatnich dni. Jadę jeszcze pod słaby wiatr, ale nie jest źle. Do Erfurtu 60 km i tak toczy się.
Szósty dzień w drodze do Naumburga. Około 70 km przy słonecznej pogodzie. Powinno być stosunkowo ciepło dziś. 24 do 25 stopni, co jest optymalne. Jutro ma być burzowo. Zobaczymy. Niedziela. Jemy obiad. Zamiast rolady i kluzek bułeczka z gotowaną szyneczką. No i dobre winko. Smakuje równie dobrze. Świeże powietrze i jeszcze 30 km do hotelu. Pogoda się nieco pogarsza. Wiatr znów staje się silniejszy. Będzie znowu pod wiatr i nadciągają chmury pierzaste. Może zwiastuny na jutrzejszą złą pogodę, ale poza tym wszystko w porządku. Więc do zobaczenia i nie zapomnijcie zabrać kamery.
dem Saale-Radweg nach Leipzig. Na ścieżce rowerowej rzeki Saale. Do Lipska 60 km. Pogoda przyjemna jak dotąd, a prognoza pogody? Burze na dzisiejsze popołudnie lub wieczorem. A propos wczorajszego Naumburga, to bardzo piękne miasteczko z piękną katedrą, pięknym rynkiem. Miejscowość zrobiła bardzo pozytywne wrażenie. Poza tym dobrze przenocowałem. Bardzo dobre śniadanie. Tak mogłoby być każdego dnia. Właśnie opuściłem Lipsk. Teraz jestem w drodze do Oszac. Około 60 km i jest jeszcze słonecznie. A jutro te 80 km do Kamenz zapowiadane jest w ciągłym deszczu. To może być znowu dzień walki. Wczoraj późnym popołudniem padał w Lipsku deszcz, ale obejrzałem sobie jeszcze pomnik Bitwy Narodów. Pomnik to ogromna budowla. Hala Sławy przypomina nieco Halę Sławy na wzgórzu Mamajew w Wołgogradzie. A atmosfera nieco ponurna, albo powiedzmy kontemplacyjna.
Tak, dzisiaj dużo jazdy w ciągłym deszczu. Wcześniej dostosowałem profil trasy w nawigacji Komoot z roweru turystycznego na rower wyścigowy, aby ominąć nieutwardzone drogi. Sprzęt przeciwdeszczowy sprawdza się dobrze i z wiaterkiem w plecy dotrę wkrótce do celu. Nie jest tak źle, jak się obawiałem. The Dryons Fan System Mai. 23 maja. Słońce wychodzi za chmur. Tak powinno być. To dla mnie wyjątkowy dzień. I jestem w drodze z Kamenc do Zgorzelca. 75 km. Trasa dobrze pofałdowana, ale w tej chwili znajduję się na tak zwanej ziemi łużyckiej. Łużyczanie, których mniejszość słowiańska osiedliła się tutaj przed wiekami, byli tubylcami i tak pozostało do dziś. Łużyczanie używają do tej pory własnego języka. Miejscowości są dwujęzyczne, oznakowane w języku niemieckim i serbo-łużyckim i żyją sobie w Niemczech w spokoju. Mam przed sobą informację o blokadzie trasy. Jakieś prace budowlane. Nie wiem, czy ta informacja jest aktualna. Wtedy musiałbym zrobić duży objazd, a nie mam ochoty. Dziś chcę spędzić miły wieczór, kiedy przybędę do Zgorzelca. Wypić porządne piwko, jak w urodziny przystało. I pójść spać, zbierać siły na dzień następny. Kto zdeklarował tę ścieżkę jako ścieżkę rowerową? Tutaj nie można jeździć na rowerze, trzeba pchać. Około 2 km albo i więcej.
Ten wspaniały widok pięknej wili i pędzącego potoku rekompensuje te uciążliwości złej drogi. Tak więc niemiecka część Via Regia jest gotowa. Przenocuję w Zgorzelcu, a potem oczekuje mnie wjazd na polską część drogi, jak widać dla pielgrzymów i rowerzystów, także wbrew kierunkowi ruchu.